Cześć, miło Cię widzieć. Hej, 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 hej. Witam wszystkich. Co prawda ja jestem zacięty u Ciebie. Jeszcze raz? Przepraszam, powtórz. Ja u siebie jestem zacięty, ale chyba działa, tak? Tak, ja Cię widzę. Widzę piękne słońce za Tobą. Okej, okej, okej. No to super. Miało być więcej tego słońca na początku. Myślałem, że sobie poradzimy z mobilnym internetem, ale się nie udało. Odległość robi swoje. No wiadomo, ale najważniejsze, że można się połączyć, że wszystko działa i że możemy się tutaj spotkać, porozmawiać. Słuchaj, mam tutaj do Ciebie kilka pytań. Są również pytania od widzów, więc mam nadzieję, że sobie tutaj spędzimy miło popołudnie, a u Ciebie chyba ranek. No, u mnie rano, spartańska godzina jest dla mnie, 9:00. Okej, to przepraszam, że Cię tak wyciągnęłam. Nie ma problemu, to bardzo dobrze. Trzeba się uczyć wcześniej wstawać, a nie spać do 11:00. O, super, to się cieszę, że jestem częścią jakby motywacji do wstawania rano dla Ciebie. Słuchaj, moje pierwsze pytanie brzmi, zadaję je właściwie wszystkim twórcom, którzy tutaj mnie odwiedzają. Jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z mediami społecznościowymi? Moja przygoda się zaczęła dawno, bo 8 lat temu prawie. A zaczęła się z przypadku, od tego, co robię najczęściej, czyli od kostki Rubika. Od tej kostki Rubika mojej to się zaczęło tyle rzeczy w moim życiu, że to już sobie nie potrafię zliczyć. I tak było z mediami. Pojechałem sobie na pierwsze zawody w układaniu kostki. Wtedy bardzo popularne, bo jak to przy każdej zajawce jest masa różnych zajawek, przy których ludzie zakładają mniejsze kanały na YouTubie. Tych kanałów nie zna mainstream, tak? Nikt ich nie zna, ale wiadomo, jeśli ktoś się interesuje, nie wiem, szydełkowaniem, no to będzie wiedział, kto tam ma kanał o szydełkowaniu. Tak samo było z kostką. Jechałem na pierwsze zawody, poznałem te osoby, które miały kanały, które sam wtedy oglądałem, ale wszyscy robili kanały o takich klasycznych kostkach Rubika, takich jak ta, którą mam tutaj, aktualnie troszkę większych, tych, które są na zawodach, ale nikt się nie interesował tymi dziwactwami. A ja akurat byłem taką osobą. Poznali mnie tam na zawodach, zobaczyli, ile mam tych różnych dziwacznych kostek i powiedzieli, że kurczę, załóż kanał, brakuje kogo, kto by uczył, recenzował. I za tą namową minęło chyba ze 2 tygodnie i stwierdziłem, co mi szkodzi. Kupiłem jakąś pierwszą lepszą kamerkę i nagrałem film i poszło. Super. Czyli tak naprawdę to był przypadek, ale też z drugiej strony jakby ktoś też Ci pomógł, no bo gdzieś tam powiedział Ci, żebyś założył kanał, Ty w to uwierzyłeś i zrealizowałeś to. Tak, dużo w ogóle rzeczy u mnie się tak potoczyło. Mój występ w Mam Talent też nie był jakby moją inwencją, tylko ludzie mnie do tego popchnęli. Ludzie mnie do tego popchnęli też gdzieś w mediach, też na Facebooku i na początku byłem sceptycznie nastawiony, a potem, dokładnie tak jak z kostką, stwierdziłem pewnego dnia, w sumie co mi szkodzi, pójdę, czemu nie. A powiedz mi w ogóle, skąd u Ciebie się wzięła pasja do układania kostek? Znowu kwestia przypadku. Znalazłem gdzieś, miałem taką starą meblościankę w garażu ustawioną. Cały czas zresztą tam stoi, w Zawierciu. I kiedyś coś chciałem wygrzebać, nawet przejrzeć rzeczy, które miałem za dzieciaka i znalazłem w szufladzie kostkę Rubika. Jako dziecko umiałem ją ułożyć, ale to było tylko ułożenie, a kostka przeważnie trafiała do szuflady, no bo jako 10-latek wolałem ganiać za piłką, to akurat jest logiczne i nie mam do siebie żalu za to. No i potem tą kostkę znalazłem, tak przypadkiem kojarzyłem, że mój kolega z gimnazjum potrafi kostkę ułożyć, że się kiedyś chwalił, że on w 1,5 minuty układa. No i jak ją tak znalazłem, stwierdziłem, że jak mój kolega układa, to ja też sprawdzę, ile ja bym ułożył. Znalazłem filmiki, jak ludzie układają w 10 sekund. No i na tyle mi się spodobało, że miesiąc później zamówiłem kolejne 2 kostki, potem 4, 5, 6 i poszło. I też zostało to ze mną. Miałem zawsze motywację, to ważne w tym wszystkim z tą moją kostką, że zawsze miałem jakiegoś znajomego, który kojarzyłem, że szybko układa. Najpierw był ten kolega z gimnazjum, który chwalił się, że układa w minutę. Udało mi się ten czas pobić w 2 dni. Po 2 dniach ułożyłem kostkę w 40 sekund, a potem poznałem chłopaka mojej koleżanki, który układał kostkę w 15 sekund. I też postawiłem to sobie jako jakąś granicę do pobicia kiedyś w przyszłości. Udało się. Czyli trochę lubisz rywalizację, bo gdzieś tam taka chęć właśnie pobicia pewnego rekordu, też przeskoczenia swoich możliwości, tak? Pewnie Tobą kierowała w tamtym momencie. Jak najbardziej. Ja w ogóle uważam, że rywalizacja, ale taka pozytywna rywalizacja jest bardzo potrzebna, ponieważ zawsze to była, w takim największym okresie mojego zainteresowania speedcubingiem, kiedy rzeczywiście miałem czas, jeździłem na te zawody, trenowałem, bo teraz tak naprawdę no, nie jestem w stanie codziennie na przykład po 2 godziny układać kostki. Kiedyś mi się to zdarzało. Zawsze miałem wtedy jakiegoś znajomego, z którym po prostu się ścigaliśmy, z którym nawzajem poprawialiśmy swoje czasy. A co ważne w tej rywalizacji, to nigdy nie było podkładanie drugiej osobie kłód pod nogi, a ta druga osoba właśnie zawsze motywowała mnie do tego, żeby być jeszcze szybszym, tak? I vice versa. Wow. Super. To taka bardzo pozytywna rywalizacja. Gdzieś tam rywalizacja, która tak naprawdę prowadziła cię coraz wyżej do tych twoich sukcesów i osiągnięć. To jest piękne. Ja zawsze polecam. Zawsze polecam, jeśli ktoś trenuje, jeśli ktoś ma jakąś pasję, która wymaga rozwoju pewnych umiejętności, zawsze polecam mieć tą drugą osobę, która też się tym interesuje i nawzajem się napędzać do poprawiania swoich wyników. Super. A powiedz mi, czy masz taką swoją ulubioną kostkę? Bo mój chłopak mi powiedział, który tam troszkę cię zna, nawet troszkę dobrze, że kiedyś właśnie powiedziałeś, że nie lubisz tych kostek Rubika, tych takich oryginalnych. Tak? Czy to prawda? To jest tak, ulubiona kostka. Ogółem, jeszcze podzielmy sobie, bo kostki oryginalne to jest kostka 3x3, taka, od której się wszystko zaczęło, ale jest oryginalną kostką pod kątem firmy, która ją produkuje. Jak najbardziej, rzeczywiście, jeśli miałbym powiedzieć o firmie, te oryginalne kostki, ja nawet mam film na swoim kanale, one nie są jakieś takie najstraszniejsze, może speedcuberów jako najgorszą możliwą kostkę. Da się na nich układać, ale nie są to kostki idealne. Ja preferuję kostki chińskich producentów, które są przeznaczone do szybkiego układania. To jeśli chodzi o markę, a jeśli chodzi o samą kostkę, właśnie taka 3x3 jest moja ulubiona. Od tej kostki się wszystko zaczęło. Taką kostkę można układać 2 rękami, można układać 1 ręką, jest masa metodów na układanie tej kostki. No i taką praktycznie zawsze mam ze sobą, gdzieś tam pod ręką. Jak mam kurtkę, to w kieszeni kurtki. Jak mam jakiegoś shoulder baga, to w shoulder bagu. Zawsze ta kostka ze mną jest, bo w wolnych chwilach wyciągam i po prostu układam. A czy to jest ta kostka z tej szuflady, w którą trzymałeś, czy to już jest jakaś taka, którą później gdzieś tam kupiłeś? Tak, już dawno wylądowałam. Myślę, że już z tej kostki coś innego stworzyli z tego plastiku. Z szuflady to była... Nawet powiem ci szczerze, że gdy mieszkałem w Zawierciu, ona była kupiona w jakimś sklepie typu wszystko po 3 zł. I jakieś takie najtańsze coś. Jak ona była kupowana, to ja miałem z 8 lat tak naprawdę. Więc jak tylko chciałem układać szybciej niż w 3 minuty, to niestety kostka się połamała. A powiedz, no na pewno tutaj są osoby, które gdzieś tam też fascynują się no, różnymi, bo też widziałam na twoim kanale na przykład filmy z fidget spinnerami, więc powiedzmy różnymi, nie wiem, czy to ciebie nie obrazi, jak powiem, gadżetami, bo nie wiem, czy kostkę Rubika można nazwać gadżetem, czy jak ją nazwać, tak? Kostka to jest po prostu zabawka, najpopularniejsza na świecie, ale nadal zabawka. Okej, dobra, to na pewno są to osoby, które się właśnie interesują takimi gadżetami i powiedz w ogóle od czego można zacząć, jeżeli chodzi o układanie kostki Rubika? Co jest najważniejsze, jak w ogóle zacząć naukę? Okej, najważniejsza jest kostka. To numer trzeba ją mieć. Trzeba mieć kostkę, bo niektórzy myślą, że obejrzę sobie poradnik 5 razy i potem na pewno jak kupię kiedyś kostkę, to będę potrafił. Tak to nie działa. Trzeba mieć tą kostkę fizycznie, żeby coś spróbować. Chociaż jeśli ktoś jest bardzo uparty, to są kostki online. Takie, które można sobie gdzieś tam myszką przekręcać, czy za pomocą przycisków na klawiaturze. Ale to jest nie to samo, mimo wszystko. To nie jest to samo, ale nie mówię, że się nie da, bo na pewno ktoś uparty się znajdzie i to zrobi. Co trzeba po drugie? Cierpliwość. To na pewno kostka ma to do siebie, że będziemy ją układali za pierwszym razem. Ułożenie nie będzie trwało minutę. Za pierwszym razem ułożenie może potrwać godzinę nawet, bo ktoś będzie to robił powoli, będzie się uczył wszystkiego. I wyobraźcie sobie teraz sytuację, że tak naprawdę ktoś już jest przy końcówce. Załóżmy, że brakuje mu do ułożenia takiej kostki, zresztą chcę wam to teraz pokazać. Załóżmy, że troszkę wyżej układać, bo to... O, super, dzięki. No, moja kamerka jest przycięta i nie widzę, gdzie mam tą kostkę. Załóżmy, że komuś brakuje do ułożenia tyle, ma całą kostkę ułożoną. Mhm. I zostały jakieś ostatnie dwa elementy do obrócenia. To jest bardzo potoczna sytuacja, z którą ja się spotykam wśród osób, które się uczą, czy to prywatnie ze mną, czy z mojego poradnika, że tu właśnie brakuje tej cierpliwości, bo już jesteśmy po godzinie męczenia się z kostką. Kostką, która wielokrotnie u nas leży 10 lat na półce i nigdy nikt jej nie ułożył. I nagle już mamy ostatnie ruchy, coś tam sobie robimy i okazuje się, że na tych ostatnich kilku ruchach sobie pomieszaliśmy kostkę. I to jest bardzo... I to jest bardzo potoczna sytuacja i tu potrzeba tej cierpliwości, tak samo jak tej cierpliwości potrzeba w jakimś fidget spinnerze, jeśli chcemy się uczyć trików, tak samo jak potrzeba cierpliwości w żonglerce, żeby się schylić po piłeczkę, która nam upada kilkaset razy. To samo jest z kostką. Także uważam, że to jest główny czynnik. Poza tym oczywiście jakieś samozaparcie, motywacja do tego, że chcemy, tak? Trzeba chcieć przede wszystkim, żeby to zrobić, bo wtedy jak już ktoś chce, to ta cierpliwość też przyjdzie. A o poradnikach to nie wspominam, bo jest masa w internecie. Dużo kostek po prostu w pudełku, usługi, w których... Więc to jest akurat ta najprostsza część. Okej. A jeszcze mam do ciebie takie pytanko, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no bo jesteś już na tym YouTubie bardzo długo, 8 lat, tak? 8 lat prawie, no. Powiedz, biorąc pod uwagę swoje wielkie doświadczenie, w ogóle gratulacje ponad 250 tysięcy subskrypcji. Jest już tyle? Słucham? Jest już tyle? Jeszcze raz? O, nie słyszycie, zacięło się. Jest już aż tyle? No tak. Czy coś źle zobaczyłam? Nie no, dzisiaj sprawdzałam. Było chyba 250 tysięcy. W ogóle świetna Hot 16, ja o 244, przepraszam, ale już prawie. To już bardzo mało brakuje. W ogóle świetna Hot 16. Ja naprawdę, no mega, rozwaliłeś system, totalnie. No, a moje pytanie brzmi, jakie masz w ogóle rady dla młodych ludzi, bo tutaj nas na pewno ogląda bardzo dużo młodych ludzi, jeżeli chodzi o działalność w mediach społecznościowych, co jest ważne, jakie cechy powinien mieć twórca internetowy i tak naprawdę co zrobić, żeby w ogóle móc zacząć? Oj, powiem na przykładzie swoim, bo ja w ogóle jestem taką osobą, u której się to bardzo mocno zmieniło. W tej chwili na przykład, powiem szczerze, że taką moją pracą na przyszłość, którą ja bym bardzo chciał mieć, jest bycie lektorem albo w ogóle użyczanie mojego głosu w jakiejś formie. A w momencie, gdy zaczynałem, gdy otwierałem swój kanał na YouTubie, nienawidziłem swojego głosu. I to jest ta zmiana, która się dokonała, która jest bardzo ważna i w ogóle wiąże się z mediami, bo mimo wszystko nie chcę tego spłycić, żeby to źle nie zabrzmiało, ale nadal my jako osoby w mediach jesteśmy w jakiś sposób produktem. Produktem i to jest tak samo z reklamowaniem siebie, bo jednak jeśli chcemy w mediach siebie zareklamować, to tak jak z reklamowaniem produktu. Jeśli lubimy dany produkt, uważamy, że jest super, to będzie nam lepiej szło to reklamowanie. Jeśli nie przepadamy za tym produktem, nie akceptujemy go, nie lubimy go, no to ciężko będzie go dobrze zareklamować. I to samo jest z nami. Ja miałem tak, że nie lubiałem swojego głosu, nie za bardzo przepadałem w ogóle za tym, żeby gdzieś się pokazywać, dlatego na przykład przez długi czas, chociaż nie, nawet dość szybko pokazałem twarz, ale raczej filmy opierały się na tym, że były to moje dłonie z kostką, więc też nie wymagało to ode mnie na pewno, żeby się jakoś nie wiadomo jak przygotowywać. Mogłem dowolnie wyglądać, być nieuczesany, cokolwiek przyjść i tylko ręce było widać. Bardzo ważna jest ta akceptacja w mediach społecznościowych, bo jednak się pokazujemy i warto po prostu siebie polubić, więc przede wszystkim zaakceptować to, kim jesteśmy, bo tego w zasadzie się nie zmieni. To trzeba o tym pamiętać. Można gdzieś tam jakieś pewne zmiany dokonać w nas samych, ale nie w całości. Co ważne, być sobą. Ja to zawsze uważam, że w mediach oczywiście można kreować jakąś postać, ale żeby to nie była postać stojąca w opozycji do nas. Nie ma dla mnie... Uważam, że jest okej, jeśli ktoś na przykład troszkę podmienia... O właśnie, kurczę. Ktoś właśnie dodaje pewne cechy do swojego charakteru w ramach swojej postaci internetowej, ale ważne, żeby one nie stały według mnie w opozycji do tego, kim jest się naprawdę. Czyli ktoś może być na przykład troszkę bardziej aktywny przed kamerą niż jest na co dzień, to nie ma problemu. tak? Ale żeby całkiem nie zmieniać swojego charakteru, bo mimo wszystko fajne jest to w tych mediach, że łączy nas dużo więcej z młodymi ludźmi niż z aktorami. Aktor za każdym razem wciela się w rolę. Aktorów naprawdę znamy z telewizji, z tego, w jakie wchodzą role, a nie do końca wiemy, jacy są naprawdę. W mediach społecznościowych one usuwają tą granicę i fajnie by było, żeby rzeczywiście pokazywać siebie takim, jakim jest się naprawdę. Bo tak nas ludzie mogą polubić. Co z tego, że polubią kogoś innego, kim nie jesteśmy? To jest według mnie taka bardzo ważna rzecz i nie można nie zapominać. Bo jednak prezentujesz siebie, a nie rolę filmową, tak? Halo, halo? Oj, coś mi się zapisałeś? Jesteś? Słyszysz mnie? Jestem, słyszę. A, dobra, bo tak miałam cię zamrożonego przez chwilę. No myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Ta autentyczność, o której powiedziałeś, to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w internecie, bo prędzej czy później gdzieś tam wyjdzie, że nie jesteśmy tymi osobami, na których się gdzieś tam kreujemy. No i zawsze jest łatwiej, kiedy pokazujesz siebie, no bo nie musisz nic udawać, nic grać. Więc myślę, że to jest bardzo istotne. A powiedz w ogóle, jak się czujesz w LA? Jak ci się tam mieszka? Właśnie, to jest dobre, powiedziałaś słowo, bo to już się mieszka w zasadzie. Już jesteśmy tu tak długo, że też sami jak ze sobą rozmawiamy, to już nie ma co traktować tego jako wakacje, wyjazd, wycieczka. Tylko już śmiało można mówić, że gdzieś zaczęliśmy mieszkać. Szczerze powiedziawszy, jest to takie życie, do którego mógłbym przywyknąć, w sensie nauczyłem się już tutaj żyć tak, jakbym żył rzeczywiście, czyli praca, jakieś normalne chodzenie do sklepu, funkcjonowanie jak mieszkaniec Stanów, ale nie na tą chwilę, powiedzmy. Jeszcze najważniejsze w tym jest to, że nie byliśmy na to przygotowani. To znaczy nie planowałem tutaj zostawać tak długo na początku, więc wiadomo, że troszkę inaczej to działa, niż gdybym na przykład od początku przylatywał z zamiarem, nie wiem, siedzenia tutaj przez rok. Mhm. Więc, no i sytuacja też jest troszkę inna, tak? Wiadomo, że tak jak w Polsce, tak tutaj są pewne obostrzenia, więc nie można w 100% korzystać z tego, co tutaj mamy. Ale nie mam powodów do narzekania. Najważniejsze jest słońce. Słońce daje dużo energii, a tutaj tego słońca jest bardzo dużo. Super. To jednak wpływa na człowieka strasznie, chociaż wolę kraje raczej zimne. Jeśli miałbym wybierać kraj, w którym bym mieszkał w przyszłości, to byłaby to Szwecja lub Norwegia. Raczej te klimaty północne, ale mimo wszystko fajnie jest, jeśli przez ostatni miesiąc codziennie rano świeci słońce, można wyjść, ogrzać się. Nie ma tej na przykład deszczowej aury, która no, dla wielu osób jest jakaś taka smutna, depresyjna. To prawda. A jak w ogóle ci się współpracuje z całą ekipą, którą tam jesteście? Bardzo dobrze mi się współpracuje. Gdyby nie było bardzo dobrze, to bym nie współpracował tak długo, bo już ponad rok pracuję razem. Ja akurat jestem taką osobą, która mnie bardzo mocno jednak patrzy na swój komfort też funkcjonowania w pracy, w życiu, więc już wcześniej miałem różne prace, które zmieniałem, a z ekipą już jestem ponad rok. Aktualnie jest to taka moja stała praca najdłuższa. Więc to już o czymś świadczy, a zresztą dużo tej fajnej atmosfery widać na filmach, bo prawda jest taka, że też się dobrze bawię. No nie oszukujmy się, jeśli oglądamy jakiś film na kanale ekipy, który bawi przy oglądaniu w internecie, to mnie tak samo to bawi, gdy to nagrywam, więc nie dość, że praca, to jeszcze fajna zabawa. Super. Słuchaj, przejdziemy sobie teraz na chwilkę do pytań widzów, a potem sobie jeszcze wrócimy do naszej rozmowy. Daj mi sekundkę, żebym się tylko przeklikała na story. Do sekcji pytań. Dobra, mam. O, dobra. Wow, ile pytań! Kiedy z ekipą wracacie do Polski i czy chciałbyś mieszkać w LA na stałe? Pozdrawiam, Alicja. Okej, na jedno z tych pytań już po części odpowiedziałem, jeśli chodzi o mieszkanie na stałe. Jest to miejsce, w którym mógłbym mieszkać na stałe, ale nadal mam te swoje wyżej postawione kraje nordyckie, które mi się strasznie podobają. Kiedy wracamy, to jest niespodzianka. Tak samo jak niespodzianką był przylot tutaj. Nikt o tym nie wiedział i dlatego było to tak mocne. Tak samo w drugą stronę, no, nie zdradzamy. Super, no to czekamy. Dobra. Jaka jest twoja największa pasja? Pyta Ania. No, myślę, że oprócz oczywiście układania kostki. Co jeszcze cię pasjonuje? Gdybym miał powiedzieć czysto o pasji, czyli co coś, choć nie, nie odrywajmy pasji od praca naszą pasją, ale myślę, że taką największą pasją, do której wracam od lat, jest po prostu muzyka. Chodzi tu o granie na instrumentach muzycznych. Zaczęło się u mnie od gry na pianinie. Grałem na początku tak na własną rękę, potem przez rok brałem lekcje. Zrezygnowałem z tych lekcji, bo jednak wolę być samoukiem. A potem przez harcerstwo, potem zacząłem grać na ukulele, przez harcerstwo też trochę na gitarze. Nawet tutaj teraz w Stanach 2 dni temu kupiłem sobie ukulele, żeby po prostu móc sobie od czasu do czasu usiąść, pograć i pośpiewać. Super, widziałam na story nawet, jak grasz. Tak. Ja w ogóle kupiłam ukulele jakiś rok temu i ciągle nie mogę się przysiąść, żeby się nauczyć, bo ja grałam na instrumencie dętym, więc generalnie jakby totalnie, kiedy przysiadłam się do ukulele, to było mi tak ciężko, tak mnie palce bolały, no ale w końcu chyba muszę. To ja w drugą stronę, mój tata gra na trąbce w orkiestrze od lat i się nie mogę przekonać, żeby się nauczyć, a chciałbym gdzieś w przyszłości, mając czas, nauczyć się grać na jak największej liczbie instrumentów. O, ale te dęty jakoś mnie tak... Nie mogę się przełamać. No ja grałam w sumie, już teraz nie gram, na flecie poprzecznym. Ja w ogóle polecam, świetny instrument. Bardzo piękny dźwięk ma. Dobra, to lecimy dalej. Jaki jest twój rekord w układaniu kostki? Pyta Ola. Prywatny rekord to jest około 7 sekund, 90 setnych, niecałe 8 sekund. A ułożyłbyś nam w ogóle kostkę? Tak teraz pokazałbyś nam, jak układasz? No, jasne. Tu będzie widać? Tak, tu jest idealnie, no. Okej, mieszam sobie tylko. Nie ma problemu, jeśli chodzi o zadawanie kolejnego pytania, śmiało. Tu akurat uwagę mam wydzielone. Dobrze. Mogę układać. Jest pytanie jeszcze. Czy czasami masz chęć brania udziału w filmach? Pyta Nikita. O wow, nawet nie zdążyłam przeczytać pytania. Gotowe. Jeszcze raz. Czasami mam chęć brania udziału w filmach? Tak, tak. Jest takie pytanie. Okej, pytanie w jakich filmach? To jest ważne. Myślę, że ale ogółem... ekipy. Tak myślę. Tak, to akurat często, no nie oszukujmy się, jak jest jakaś fajna konkurencja, zabawa i stoję po tej drugiej stronie kamery, to czasem sobie myślę, że kurczę, nawet po tej, już po nagraniu fajnie by było to powtórzyć, żebym też mógł wziąć udział, tak, chowany na przykład. O. Tak mi się chowanym, że bardzo chętnie bym na przykład pograł chowanego. Bez kamery nawet po prostu, żeby pograć, więc no jak najbardziej, ale to myślę, że każdy, kto by nagrywał takie rzeczy, też często by chciał brać w nich udział. Super, dobra, to lecimy dalej. Twój ulubiony film i serial? Okej, mój ulubiony film to będzie niewątpliwie Chłopaki nie płaczą. Film, który obejrzałem w swoim życiu co najmniej 150 razy, z którego większość scen po prostu potrafię recytować, za co dużo osób się denerwuje, gdy ze mną oglądają, bo nie mogę się powstrzymać od tego, żeby nie mówić wraz z aktorami. A serial to będzie cięższa sprawa, bo seriali zbyt dużo w życiu nie obejrzałem. Nie byłem miłośnikiem seriali, chociaż z takich, które bardzo lubię, na które poświęciłem trochę czasu, bardzo mi się spodobały, jest to sitcom Big Bang Theory, Teoria Wielkiego Podrywu. Jest to na pewno serial Lucifer, bardzo fajny. O, też uwielbiam. Odbywający się w sumie w LA tutaj. I co by tu jeszcze dodać? No myślę, że jakiś Rick and Morty z takich animowanych, ostatnio oglądanych przeze mnie w ciągu kilku lat ostatnich. Super, dobra. To lecimy z kolejnym pytankiem. Skąd wzięła się ksywa Dżodżo? Od nazwiska. Od nazwiska wyewoluowało. Moje nazwisko to Drozdowicz. Najpierw było gdzieś tam skracane do Drozdo, potem gdzieś jakoś to zmiękczyli na Drozdżo i potem wyszło Dżodżo. Myślę, że kilka razy była taka transformacja. Czyli coraz krócej, aż do Dżodżo. Jeszcze raz, bo się przyczyniłem. A, mówiłam, że coraz krócej, aż do Dżodżo. No, dokładnie. Czy powiesz nam najśmieszniejszy moment, który przydarzył wam się w LA? Pyta Zuzia. O, najśmieszniejszy moment w LA. Kurczę, dużo było śmiesznych momentów. Dla mnie najśmieszniejszy moment był na pewno, chyba jak Majk nagrywał swoje Hot Sixteen Challenge i to było tak, że wybieraliśmy beat do jego 16. Wybraliśmy pierwszy beat. Uznaliśmy, że on będzie idealny. Ja ten beat wrzuciłem na dysk Google'a, wysłałem Majkowi, żeby on też miał cały czas do odsłuchu, żeśmy mieli go pod ręką. Do tego nawet napisaliśmy tekst praktycznie cały, no ale potem Majk stwierdził, że jednak nie leży mu to do końca i że fajnie by było jakiś troszkę inny tekst zrobić. Przy okazji zmiany tego tekstu w tym samym dniu wieczorem zmieniliśmy beat na nowy. Pod ten nowy beat wszystko przygotowaliśmy. Majk miał cały tekst napisany, wszystkiego się nauczył, z godzinę ćwiczył i na następny dzień mieliśmy to nagrywać. I na następny dzień ja rano gdzieś jechałem coś załatwiać, wracam i Majk mi mówi, że kurde, że ćwiczy od godziny i w ogóle nie może wejść w beat, że mu nie wychodzi, tak? Że wczoraj było super, a tutaj nagle nie wie, w którym momencie zacząć, nie pasuje mu. No i powiedziałem, że spoko, Majk, dawaj, zaraz ogarniemy, siądziemy wspólnie, da radę. No i siedliśmy. Włączyłem ten beat nowy, który mieliśmy mieć i wszystko było ok. Nagraliśmy całą 16. Dopiero po kilku godzinach się okazało, jak wysyłaliśmy to do masteringu, że Mike zapomniał o tym, że zmieniliśmy beat i przez ten dzień, przez 2 godziny nowy tekst ćwiczył do starego beatu. Ojej! Dlatego mu nie wyszło, bo całkiem inny beat miał do dyspozycji. Okej, no to dosyć zabawna historia, ale jakoś tak bardzo mnie to nie zdziwiło, ale fajne. Słuchaj, jest pytanie od Elżbiety. Jakie masz marzenia? O, jakie mam marzenie? Dużych marzeń chyba takich nie mam, takich wielkich, ale z takich pomniejszych rzeczy... Chociaż to ciężko mówić, duże, małe marzenie. Na pewno bym chciał kiedyś odwiedzić Nową Zelandię. W ogóle fajnie by było odwiedzić państwo z jakiegoś każdego kontynentu. Z takich naturalnych miejsc, to właśnie z odwiedzin. Głównie odwiedziny chyba, bo to jest jednak doświadczenie, którego nam nikt nie zabierze, jeśli gdzieś postawimy nogę. No to na pewno jest ta Nowa Zelandia, jako miejsce piękne, krajobrazowo piękne, jeśli chodzi o naturę. Ale też Singapur, jako miejsce bardzo rozwinięte, a jednocześnie egzotyczne. Więc to są takie 2 miejsca, w których bardzo bym chciał się pojawić. Również Norwegia. No i przede wszystkim zabrać wszędzie Anię, moją narzeczoną, bo się tak przez ostatni rok złożyło, że na przykład ona bardzo chciała zawsze na Islandię lecieć, a tak się złożyło, że ja poleciałem z Majkiem nagrywać film. Do Stanów, ja poleciałem do Stanów i tak się składa, że tam, gdzie ona chciała lecieć, to ja z jakichś tam obowiązków leciałem, więc teraz na pewno będę chciał się zrewanżować i ją pozabierać we wszystkie te fajne miejsca. O, to kochane. A poza tym, kurczę, ciężko mi coś sobie wyobrazić. Chciałbym, żeby dojść do takiego momentu, gdzie będę miał dużo czasu swobodnego, żeby móc właśnie ten czas poświęcać dla bliskich, na jakieś swoje pasje, tak jak ta muzyka, żebym nie musiał myśleć o tym, że trzeba iść do pracy, żeby zarobić na rachunki, tylko żeby właśnie, żebym wiedział, że nic mnie nie goni, mogę wstać, wyjść na spacer z psem, nauczyć się grać na saksofonie, bo będę miał na to czas i tak dalej. Więc z takich marzeń to raczej taka fajna stabilizacja po prostu. Coś realnego, do czego dążę. To bardzo mocno z całego serca Ci tego życzę. Naprawdę jesteś tak ciepłą i kochaną osobą, że totalnie wierzę w to, że dojdziesz do tego. No i oczywiście dalszych sukcesów i jakby, żebyś dalej mógł się otaczać cudownymi ludźmi, którzy też będą Cię wspierać. Oj, halo? Czy wierzę, że dojdziesz do tego i tu mi się zacięło? O nie, wiesz, że dojdziesz do tego, bo jesteś niezwykle ciepłą i kochaną osobą, także mam nadzieję, że to wszystko się spełni. No a oprócz tego oczywiście życzę Ci sukcesów, żebyś dalej mógł się rozwijać, no bo wiadomo, że też fajnie jest rozwijać swoje pasje i fajnie, kiedy pasja też jest pracą, więc no tego z całego serducha Ci życzę i bardzo Ci dziękuję, że tutaj do nas wpadłeś. Było niezwykle miło i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś porozmawiać. No ale na pewno się gdzieś spotkamy. Na pewno się spotkamy. Ja zawsze się śmieję z Jarkiem, że od kiedy się tylko poznaliśmy, to się spotykamy w tak losowych miejscach, czy to event YouTube'owy, czy ostatnio nagrywki teledysku do Kleo i naprawdę sytuacji, o których bym nigdy nie pomyślał, że się spotkamy, bum, spotykamy się. Więc wierzę w to, że... A ty zawsze z Kostką jesteś w tych miejscach. No, to mówiłeś. Ja pamiętam w ogóle nasze pierwsze spotkanie, jak Cię poznałam na evencie takim, to był połączony event gamingowy, tak, z YouTube'owym. I po prostu ta kostka, tak, ta kostka mi tak utkwiła w pamięci. To jest po prostu taki element jakby Twojej osoby, nieodłączny. Także to jest niesamowite. No. Już ze mną zostanie. Zresztą sobie wytatuowałem kostkę na kostce, to już nie pozbędę. Dokładnie, kostka po prostu w serduszku. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i życzę Ci samych sukcesów. No i dziękuję, że bardzo, że tutaj do nas wpadłeś i opowiedziałeś swoją historię. Nie ma za to. Polecam Cię na przyszłość. Dziękuję. Również powodzenia, bo jeszcze kolejne live'y przed Tobą. Tak, ale bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz i trzymaj się, życzę Ci miłego dnia. Dziękuję, a ja miłego wieczoru i spokojnej nocy. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! Cześć! Słuchajcie, kochani.